Siema, Magita, tutaj Kostek. Jesteśmy na siłowni. Robię w momencie trening aerobowy. Słuchać mnie jak słuchać, bo Orbitrek chodzi, na którym ja teraz jadę. No chodzę. Więc tak. W dzisiejszym vlogu będę chciał powiedzieć o sytuacji, która mnie ostatnio spotkała na Ale Drogo. Każdy wie, o jaki portal chodzi. A mianowicie powiem wam, jak próbowano mnie oszukać. Znaczy, sprawa jest jeszcze niezakończona, ale prawdopodobnie cała sprawa trafi na policję, bo Allegro będzie najprawdopodobniej zgłaszało. Jeżeli do 19 maja sprzedający nie wpłaci mi pieniędzy. A chodzi o Pada Moro do PlayStation 4. Chciałem sobie przyoszczędzić, bo na Allegro można kupić tanie pady. Ale po kupnie coś mi się nie podobało. Troszeczkę poczytałem na innych stronach w internecie i bardzo często z Allegro trafiają się podróbki padów. Akurat widziałem zdjęcia. Sprzedający zapewniał mnie, że z padem jest wszystko w porządku, ale coś mi się zaczęło nie podobać podczas rozmowy. I dobrze wyczułem, że próbują mnie oszukać. A tym bardziej, że pisał w aukcji, że wysyłka natychmiast. Sprzedający oznajmił mi, że pada wyśle w następnym tygodniu. Ja powiedziałem, że nie, że się nie wystawia towaru, którego nie ma. Sprawę zgłosiłem do Allegro. Trwa na chwilę obecną dyskusja. I Allegro, tak jak ja, kazało mu zwrócić pieniądze. Sprzedający zaczął się migać, że najpierw wyświetlał w następnym tygodniu. Ja powiedziałem, że nie, że chcę pieniądze. A potem powiedział, że zwróci pieniądze. I Allegro wysłał mu parę ponagleń. Jest otwarta dyskusja. Potem sprzedający powiedział, że wyśle, że odda pieniądze. Za chwilę zmienił zdanie, że dostał towar i że mi wyśle pady. Ja powiedziałem, że ja się na takie coś nie zgadzam, z tego względu, że była inna umowa ustalona razem z Allegro i znowu zaczęło się kręcenie. Po interwencjach z Allegro sprzedający zamilkł. Konto zostało przyblokowane. Wczoraj wszedłem na konto, a tam zero rzeczy. Jakiś telefon jest tylko do wystawienia. A co najlepsze, że numer, ja próbowałem zadzwonić do tego gościa z Allegro. Najlepsze, że numer, który jest wpisany, w ogóle nie istnieje. I to też mi coś dało do myślenia, że coś jest nie halo. I sprawa się najprawdopodobniej tak skończy, że jeżeli on mnie wpłaci do 18, bo do 18 maja oddam pieniędzy do soboty, to 19 mogę się już ubiegać z programu kupujących Allegro o zwrot tej sumy. Jak mi Allegro odda pieniądze, to z automatu jest sporządzony wniosek na policję. Allegro sporządza wniosek o przywłaszczenie pieniędzy oraz o oszustwo. Jeżeli do tego dojdzie, to pewnie znając tok sprawy, to będę wzywany na policję. Będę wzywany na policję z tego względu, żeby złożyć zeznania. To jest normalny tok sprawy, jeżeli jest oszustwo. Miał tak. Allegro chciało, żeby
wystawił wniosek, zaświadczenie, że zostały pieniądze wpłacone. Sprzedając tego nie potwierdził, nie przedstawił. Po blokadzie konta, ale grozą chciał wniosek, dało ostatnią szansę. Jest kisza i do całej sprawy miał wkroczyć admin Allegro, ten główny, i po prostu odnieść się do całej sytuacji. A jak rozmawiałem z pracownikiem Allegro, to gościowi najprawdopodobniej, jeżeli sytuacja się nie rozwiąże i odda pieniędzy, będzie zablokowane całkowicie konto. Po prostu konto zostanie jego skasowane. A co najlepsze, wczoraj wchodzę tam na jego aukcję. Aukcja zakończona, jeżeli chodzi o pady. Zero padów na wystawionych, a miał wystawione pady. Żadne pady nie są już wystawione, a jedynie jest Samsung S8. To jeszcze uszkodzony i niby 10 osób już to licytuje. To coś mi się nie podoba, bo to jest podbijanie aukcji. To by za 400 zł uszkodzony telefon. No, więc tak wygląda sprawa. Jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. W sumie mi to teraz w tym momencie już nie zależy, żeby on wpłacił te pieniądze. Z tego względu, że ja pieniądze i tak odzyskam, bo po prostu wypłaci mi Allegro jako odszkodowanie. A kupują, a sprzedający będzie miał problemy na policji. No. Ale pada i tak sobie piję w innym sklepie, ale w sklepie internetowym bez problemu dwa dni i padzik był. Taki fajny padzik moro. Wiem, że z polskiej dystrybucji dzwoniłem sobie z ciekawości na PlayStation. To jest 22 minuty już chodzę. Dzwoniłem sobie dzisiaj na PlayStation, a tak z ciekawości. Podałem numer seryjny i wszystko z padem elegancko. Nie jako oryginalny, puszczony na Europę. Wszystko jest legalnie. W jakim sklepie kupiłem, to nie chcę robić reklamy, ale w porządku sklep, bo ja już tam wiele razy kupowałem rzeczy. Jeszcze specjalnie zapisałem się na Next Seller, który potem anuluje. Jeszcze dostałem zniżkę 10 zł za zapisanie. I sobie to wykorzystałem na zakupada. No, a z tamtym gościem to zobaczymy, jak sprawa będzie dalej się toczyła. A jak wpisałem w przeglądarkę dane, to wyskoczyło, że jakiś komis tam telefonów. A jeszcze co najciekawsze, że gościu w ogóle nie wystawia faktury. I to też jest bardzo dziwne. Gościu sprzedaje rzeczy, większą ilość, a w ogóle nie wystawia na to faktury. A nie powinno tak być. Wracając teraz. A i wypowiedzcie się, co wy sądzicie na ten temat. A wracając do aerobów, to jak będę ważył 100, tak dużo nie brakuje. Ale wagę trzymałem przez 1,5 roku cały czas, taką jaką chciałem. Jak będzie 100 na wadze, to będę zbijał. Zbiję tak z 10 kilo, to szybko zejdzie. Szybko się robotę zrobi. Ale 24 minuty już chodzę. Do pół godziny. Ostatnio zbiłem, było dobrze, teraz też zbiję. Z tyłu co tam widać, bo tam co tak z jednej strony naświetlane, to lampa świeci. Bo jest to właśnie w sali, gdzie są same orbitreki. No. Więc ja będę powoli kończył vloga. Subskrybujcie kanał.
stawcie łapkę w górę, dzwoneczek. Podajcie na mój stream, fanpage, Instagram. A się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym vlogu.